Kiedy wyjątkowy wygląd spotyka się z najwyższego stopnia komfortem, powstaje seria limitowana z Selekcją. Wybierz swojego Citroena z limitowanej serii Selekcją. Citroen C3 już od 290 zł miesięcznie. Citroen. Creative Technology. Jednak osiągnął sukces, bo dla wielu młodych Polaków przyjechanie tutaj, ale bycie tutaj i pracowanie, zwłaszcza na etacie w takiej instytucji poważnej, to jest, bo masę Polaków pracuje na czarno, mają firmy, pracują na rynku, bo to jest spowodowane też tymi procesami otwarcia granic, bo Europa oprócz wszystkich zalet i wad, jedno jest pewne, pamiętamy, Państwo pamiętacie, jak patrzę, no nie wszyscy może, jak to się mówi, za komuny, no, wyjazd za granicę to było marzenie ściętej głowy. Dostać wizę, paszport to była ogromna sprawa. A jeżeli już później były, pamiętamy te granice. Jedna granica, druga, autokar był zatrzymany na jednej, na drugiej. Paszporty, wszystko. To, że my jedziemy sobie z Malborka do Brukseli i co, prawda? To tak się już do tego przyzwyczailiśmy. Ale to też jest znak. Dzisiaj to mówi się o wielkim i co. To prawda. Ale warto zauważyć ten proces na przestrzeni wielu lat. I tak naprawdę to, co ja zawsze chcę tutaj podkreślić, co jest bardzo ważne, że Unia, sam pomysł tej Unii, on się narodził, bo to warto znać korzenie, źródła, początki tej idei. Z czego to wynika? Jest wiele elementów i aspektów, jak to się mówi, całej sprawy. I to o tej współpracy ogromnej, a więc o normalizacji, o ułatwieniach najważniejszym z punktu widzenia życia. A więc w produkcji, żeby te przepisy ujednolicić, żeby łatwość była dostosowywania procesów produkcji. Świat się bardzo, bardzo zmienił. I normalizacja, ujednolicanie, to co się niektórzy nazywają globalizacja, jest pewnym faktem. Ale praprzyczyną, idea, i ona była znakomita, i ona się właściwie, można powiedzieć, sprawdza, bo ojcami, to się tak nazywa pięknie, tak? Ojcowie, założycieli, to wielkie nazwiska, wielkich ludzi. Głównie tutaj Schumana się wymienia, tak, ale nie tylko. Nawet te budynki są nazwane imionami. Tak, imionami. Werner Schumana, Francuz, człowiek niezwykle, to byli wielcy ludzie po wojnie. Oni się zastanawiali, co zrobić, bo Europa jeszcze krwawiła, jak to się mówi, dała rany. Wiemy, ilu ludzi zginęło. Ilu zginęło ludzi II wojny światowej, zginęło w różnych, na frontach zginęło, no, ponad 20 milionów Rosjan, kilkanaście milionów Niemców, nas, Polaków. Obywateli polskich, 6 milionów, mieliśmy najwyższy procentowy wskaźnik strat. To były obozy, były ogromne, straszne rzeczy. Warszawa, nie bym tego wymieniał. I oni myśleli, co zrobić, co wymyśleć, żeby ryzyko wojny zmniejszyć. Bo można sobie zawrzeć pakt o nieagresji, tak? Takie były pakty o nieagresji. My też mieliśmy pakt o nieagresji, albo o tym, że będziemy sobie pomagać. No, ale oni wymyślili już wtedy, raz, że się zmieniał świat, ale wymyślili, że skoro założą taką Europę, najpierw była wspólnota węgla i stali, ale jeżeli uda się państwa połączyć współpracą bardzo daleko idącą, że w jednym państwie będą produkować, prawda, jedną rzecz, w jednym silnik, a w drugim karoserię, no to tak sobie pomyśleli, w jednym będą budować działa, w drugim mieści państwie gąsienice, a w trzecim pancerz do czołgu. Tak dojdzie do wojny, no to nie będą mogli, bo każdy będzie miał coś. A więc, tak mówiąc bardzo prymitywnie i na skróty, ale idea to była bardzo ważna idea, również antywojenna. Myśl, że jak będą bardzo silne więzi, że jak będą otwarte granice, ludzie będą wyjeżdżać, będą pracować i wreszcie, do czego doszło, co jest bardzo kontrowersyjne,
My się na dzisiaj z tym tutaj w Polsce nie godzimy, bo to dla nas nie jest może interes ekonomiczny, ale mówię o czym? Doszło do integracji tak daleko, że mamy wspólny pieniądz. Kiedyś, jakby ktoś powiedział, że nie będzie guldenów, nie będzie franków we Francji, nie będzie marki niemieckiej, nikt by w to nie uwierzył. A jednak jest wspólny pieniądz. I proszę Państwa, teraz sobie wyobraźmy dzisiaj w Europie wojnę. Między Francją a na przykład Niemcami. Kłótnie, awanturę, nawet, prawda? Różne sprawy można sobie robić, ale prawda? Więc do czego uszło, że to ryzyko? Tu byli wielcy ludzie, również Konrad Adenauer i Charles de Gaulle, wielki przyjaciel Polski, prawda? Francuski prezydent, który był przyjacielem Polaków. Oni, bo Francja z Niemcami zawsze się bili. Pierwsza wojna, druga wojna może inaczej przebiegała, ale tą ideę warto pamiętać o tym, że w Unii Europejskiej nie ma wspólnej armii, co prawda, ale wiele państw europejskich jest w systemie NATO, ale jedno jest pewne, że bardzo duża integracja, globalizacja i współpraca gospodarcza, ona nie wyeliminowała. Nikt nigdy światu nie dał gwarancji pokoju. I nie da. Bo takie ryzyko zawsze może istnieć i na naszych oczach to widzimy. Ale trzeba powiedzieć, że ten projekt unijny, ja tu mówię o jednym bardzo ważnym jednak aspekcie, niedocenianym aspekcie. Starsi ludzie, którzy przeżyli wojnę, oni pokój doceniają, bo wiedzą, co to znaczy wojna i tragedia. Dla młodych ludzi, którzy już się urodzili w czasach niewojennych, my znamy z książek, z filmów, znamy z opowiadań, jeszcze my może, bo już ci najmłodsi, już dziadkowie po wojnie, to wszystko przemija. Ale warto pamiętać, jak wielkim cieniem na XX wieku się położyły te dwie wielkie tragedie, pierwszej i drugiej wojny światowej. My, nam Pan Bóg dał to, że żyjemy już w wieku XXI. Aż dziwnie to brzmi tak. Jest w wieku. Żyjemy na przełomie. Ale chciałem to podkreślić i to powiedzieć bardzo wyraźnie i bardzo mocno. Też trzeba też mieć rozeznanie, że to się mówi dużo o pieniądzach. To są ogromne fundusze europejskie. One w dużym stopniu idą na dopłaty dla rolnictwa, fundusz strukturalny. Ale ile procent państwa dają swoich PKB na Unię Europejską? To jest ciekawe pytanie. Jeżeli jakieś państwo produkuje, powiedzmy sobie, 100, tak? 100 jednostek, to jaka część jest oddawana w formie składki na rzecz Unii Europejskiej? Czy ktoś wie? Ciekawe pytanie. Ile procent? Weźmy całe PKB krajowe brutto wszystkich 27 państw jako 100 zł. No, z każdych 100 zł polskiego produktu narodowego, ile musimy tych złotych oddać do Brukseli? 40. To da. Złotówkę. Pani znakomicie zapowiedziała, pani chciała zapytać. 1%. Tak, słyszała pani. 1,01, chyba dokładnie tych jest. 1 grosz. To jest, mówię, no to jest 1% tylko, ale. Jeżeli Unia jest potężna, tu powiedział pan prowadzący, to jest ponad 500 miliardów i Europa jest jako całość, jako poszczególne państwa jest potęgą, no największe są Niemcy, też potęga gospodarcza i chyba najbardziej liczne Niemcy są, tak? 80 milionów mieszkańców. 80 milionów mieszkańców, także Europa jest, ale o co jeszcze też chodzi, trzeba powiedzieć, że świat się bardzo zmienia, bardzo szybko się zmienia, może nie we wszystkim się dobrze zmienia, bo mówimy o przyrodzie, o ekologii, mówimy o CO2, o zagrożeniach, które są na świecie, ale na pewno się bardzo szybko zmienia gospodarczo świat. I te kraje, które kiedyś były symbolem nędzy i biedy, taki kraj jak Indie, Chiny, było ich dużo tych Chińczyków, ale bida, co tam Chiny, prawda? Chiny, Indie, czy nawet Brazylia. Ale dzisiaj są to potęgi światowe. Też dzisiaj wszystko kupujemy Made in China, chińskie, prawda? Zobaczyć, jakie wielkie zmiany i my, jako Europejczycy w tym przypadku, jako Polacy w Europie, musimy bardzo wyraźnie powiedzieć, że musimy też tej konkurencji sprostać, bo niedługo nic nie będziemy produkować, bo wszystko będzie od nich tańsze. I co? Więc Europa musi też wychodzić i łatwiej jest pewne programy wspólnie robić, bo wtedy się łączy siły, łączy się talenty i Europa też ma wiele programów wspólnych. I mamy w tej konkurencji swoje własne miejsce. A jeżeli chodzi o inne sprawy, ja powiem może tu słowo też o sobie. Trzeba to podkreślić bardzo wyraźnie, że jedną z idei, ta idea pokojowa, idea antywojenna, ale też była bardzo silnie, ona chyba przeżywa trochę kryzys dzisiaj, tak mi się wydaje.
Natomiast moje zdanie to jest wielka idea solidarności. Solidarności rozumianej nie tylko solidarności między sobą, ale również między państwami. Bo Europa, nasz kontynent, nasza kolebka, bo jesteśmy dziedzicami, tak? Dziedzicami kultury greckiej i rzymskiej, tak? Chrześcijaństwo 2000 lat, tu warto wspomnieć, bo pan wspomniał, że dzisiaj ma rocznicę, ale to jest też smutny, ale piękny w tym sensie ważny dla nas wspomnienie. To jest 7. rocznica śmierci Jana Pawła II, dobrze mówię? Tak, więc bardzo łatwo zapamiętać. Też wielki Polak, warto pamiętać też, co o Jan Paweł II mówi o Europie. Bo ten solidaryzm jest ogromnie ważny. Że Europa się rozwijała bardzo różnie i dzisiaj ta różnica jest widoczna. Mówi się bogata północ i ubogie południe. Bo nawet we Włoszech to najlepiej widać, bo północne Włochy, a południowe różnica. Ale jest niższy poziom rozwoju, więcej ubóstwa, biedy, te problemy Grecji, Portugalii, nawet południe, Hiszpanii, no może tu jak się tak spojrzy, a Europa na północy, Skandynawia, Wielka Brytania, Niemcy zwłaszcza, no nie mówię Luksemburg, Holandia, to są bogate kraje. I teraz idea europejska polega również na tym i my z tego do dzisiaj, właśnie w tej chwili jeszcze korzystamy, jeszcze. Chodzi o to, że te ogromnie bogate państwa pewną część swoich środków, prawda, wykładały do wspólnego funduszu po to, żeby poprzez fundusze właśnie integracyjne, strukturalne, żeby pomóc tym krajom słabszym przez budowę infrastruktury, autostrady, przez opóźnienia technologiczne, a więc przez kształcenie, przez różne projekty. Wreszcie to, co pan też wspomniał, przez wymianę młodzieży. Wielu młodych Polaków wyjeżdża na takie staże półroczne. Tutaj się uczą, studiują, poznają. I ci ludzie, prawda, też dla nas są bezcenni, bo najbardziej cenne co jest? Jest talent, jest człowiek. Maszynę można wywieźć, ale człowieka się tak od razu nie stworzy. Mówię o tym dlatego, że to jest solidarność w Europie, ale warto też zobaczyć, i dla mnie na przykład jako polityka to jest bardzo ważne, że warto też się przyglądać różnym krajom. W tych krajach różnie jest, wszędzie są biedni i bogaci, ale systemy społeczne, a więc jak te kraje funkcjonują, jaka jest solidarność w ramach społeczeństwa. Tu mówię o standardach pewnych, które w Europie są. To jest bardzo wyraźnie widoczne. Standardy dotyczące dochodów, wsparcia rodziny, ochrony pracy, prawa pracy. Ja w tej komisji pracowałem jako członek, to jestem następcą członka, mówię o komisji zatrudnienia, bo Europa to jest, mówi się o dużym socjalnym projekcie. Pytanie, czy Europa za daleko nie poszła w ochronie praw socjalnych, społecznych. Ale my, jako Polacy, nie będąc krajem bardzo bogatym, ale nie będąc też krajem biednym, bo Polska nie jest już dzisiaj biedna. Polska jest cały czas na dorobku, ale niestety Polska jest krajem ogromnych kontrastów. Kontrastów, bo to, że u nas są ludzie ubodzy, to nie jest problem, bo wszędzie są ubodzy. Ale to, że u nas jest aż tak dużo ludzi, jednak te dysproporcje są bardzo duże. I wydaje się, jestem przekonany, możemy się wzorować, uczyć, naśladować i obserwować to, a te dyrektywy unijne, które na Polskę nakładają pewne obowiązki społeczne w dziedzinie wsparcia, uważam, wcale nam krzywdy nie robią, o to też idzie tutaj walka. W tej chwili podam przykład, żeby nie być gołosłownym, dyrektywa unijna na temat opieki transgranicznej, mówię o zdrowiu, to jest dyrektywa, która dla nas jest niewygodna, bo wymaga od nas większego zaangażowania finansowego, ale z pozycji obywateli polskich wcale nie musi być taka zła, bo ona będzie wymuszać pewien poziom opieki. Ja może za dużo bym tutaj mówił i za długo, czas jest krótki, może pytania, odpowiedzi, bo już jest, jeszcze nie skończyłem, a już ręka do góry podniesie. Bardzo proszę, bardzo proszę. Pytanie. Śmiało. Jeżeli chodzi o rolnictwo, tak. Przecież ja jestem bardzo dobrze zorientowany, jestem sympatykiem i w ogóle zwolennikiem Solidarnej Polski. Jestem ze środowiska radiomaryjnego, nie ukrywam tego w ogóle. I wiele rzeczy, wiele rzeczy usłyszałem. I proszę mi odpowiedzieć, panie pośle, jedną rzecz. Czy jest taka możliwość, że kiedykolwiek będą te wyrównane te dopłaty do rolnictwa, bo przecież wiadomo, że my mamy mniejsze dopłaty jak kraje typu stare tego Europy. Dużo mniejsze. I to jest właśnie to jest ciekawostka, żeby
płatność do tego hektara była jednakowa, jednolita. Czy to jest możliwe? Pan jest bardzo elegancki, mówiąc ciekawostka. Ładna mi ciekawostka. Ktoś powie, tak, ładna mi ciekawostka. Jak ktoś ma hektary i musi pracować i musi konkret, to jest ciekawostka, owszem, ale przede wszystkim to jest problem, to jest pewnego rodzaju, uważam, niesprawiedliwość, to jest poważna sprawa, ogromnie poważna, ale dlatego jak ktoś dobrze słuchał, to ja tak troszeczkę mówiąc, że ta idea solidarności, która moim zdaniem, tak powiedziałem, przeżywa pewien kryzys. Bo o co chodzi? Kryzys na świecie, kryzys w wielu krajach, już na pewnym poziomie. Często apetyt rośnie w miarę jedzenia. I fajnie się daje, jak zbywa. Ale jak nie zbywa, dalej. Na portfelu rodzina się kończy. Przysłowie. Najlepiej z rodziną się wychodzi na zdjęcia. Więc tak, założenia, początek, po wojnie była bieda. W Niemczech też. I ci wielcy ludzie, trzeba im oddać honor. Oni ten wielki projekt. Ale życie jest brutalne. Bezwzględnie. Ja nie odbierałbym, byłbym bezczelny, gdybym ja teraz to publicznie krytykował, umie, że ona jest bebe i że wszyscy patrzą na portfel. Ale, jak się dobrze przyjrzeć, widać wyraźnie i wiele faktów na to wskazują, że najbogatsze, najpotężniejsze państwa coraz bardziej krytycznie, coraz bardziej niechętnie, może mniej chętnie, jeszcze chętnie, ale już nie tak. Są gotowe dokładnie dopłacać na innych. Przykład Grecji jest bulwersujący. Tam wiele rzeczy się nałożyło, ale Grecy sobie pozwolili. Oni mają 80% emerytury pensji. To trudno się dziwić, że na przykład pracownicy, obywatele, robotnicy i inni niemieccy, bo Niemcy są potężni, ale ich składka jest stosunkowo największa. Mówią, no zaraz, to, że oni, że my jesteśmy bogaci, to bogaci, ale oni sobie poszli za daleko i nie chcą tych pieniędzy już dawać. Zaczyna się im to nie podobać, mniej. I to właśnie bogate kraje, Wielka Brytania, Niemcy, oni chcą zmniejszyć ten fundusz. Chcą mówić, okej, róbmy to dalej, ale już pieniądzki mniejsze. Zresztą, pan mi tutaj pomoże, jeżeli jest nasz szanowny gospodarz, przed naszą rozmowę, bo powiem tylko tyle, że składka do Unii, ona już uległa zmniejszeniu. My, jako Polacy, jeszcze mając te wpływy, walczymy o to, żeby ten budżet był jak największy, bo wtedy nasz udział, nasze korzyści będą większe. Ale to już widać, to się zmienia. Z drugiej strony kryzys jest powodem, ale może być dla niektórych bardzo wygodnym pretekstem, żeby mówić, słuchajcie, trzeba zmniejszyć. Angela Merkel mówi, ja mam wyborców, mówi do Tuska, do innych, słuchajcie, ja nie mogę, bo ludzie mnie mówią, skończ, dość, ile tych pieniędzy będziemy jeszcze im dawać, a w kolejce stoją następni, tak? Chorwacja wchodzi, Serbia, a więc kolejne państwa. Więc zapomniał wół, że cielęciem był. Jeżeli my zapomnimy, że byliśmy biedni, też chcieliśmy o nich wziąć, to powinniśmy teraz powoli, też nas to czeka, że będzie mniej korzyści, a może nas jeszcze czeka to w przyszłości, jeśli to będzie istniało, że Polska będzie musiała więcej dać niż wziąć i wtedy państwo będziecie krzyczeć, ja też powiem, a po cholerę dawać Chorwatom, jeszcze Ukraina wejdzie, a po co mi dla Ukrainy dawać, jak ja tu mam tyle problem, to co teraz mamy Niemcy. Proszę zobaczyć, że tak to jest na świecie. Tak jest na świecie, bo solidarność jest wspaniała wtedy, kiedy trzeba ze swojego dać wyłożyć, więc te idee, założenia są piękne. Prawda gdzieś jest, może jak stare powiedzenie mówi, po środku, ale krytykując Unię, bo ja nie chciałbym politycznie też tej wypowiedzi dać, tak, jestem w Solidarnej Polsce, bo musiałbym to rozwinąć, to wymagałoby czasu, ale żebym też nie uciekał od pytania, dlaczego taki długi wstęp, dlatego, żeby otworzyć tutaj po prostu na tą sprawę, spojrzeć na to po prostu tak, jak to wygląda. Więc ja osobiście powiem szczerze, nie chciałbym się z Państwem dzielić niewiarą. Wydaje mi się, że są szanse, żeby te relacje w dopłatach dla rolnictwa poprawić. Ale zrównać będzie ogromnie trudno w horyzoncie jakichś przynajmniej najbliższych czasów. I to jest pewne złamanie pewnych ustaleń, bo rzeczywiście różnice są ogromne w tych dopłatach i to, co teraz się proponuje, teraz, to są pewne korekty, które nieco to zredukują, ale są tak sprytnie wymyślone, że to jest do średniej niby, że w ciągu kilku lat z
stopniowo państwa, które mają poniżej 90% średnich, będą dochodzić. Czyli tak wymyślono te zasady, te reguły, żeby oczywiście, a dlaczego też tak się dzieje? Bo skoro nie będzie w budżecie większych pieniędzy, bo nie zwiększamy składki, bogate państwa mówią stop i nie chcą większego budżetu, no to proste, żeby dać więcej polskim rolnikom, trzeba komuś... A, kurem odpowiedzieliście. Tak. Bo bilans up, no trzeba wziąć rolnikom, przede wszystkim rolnikom niemieckim i rolnikom francuskim. No a to są dwie największe potęgi, prawda? Więc tutaj wiadomo, że im zadać trudno, a więc receptą byłoby tak, zwiększmy budżet, nie 1,01, tylko wystarczyłoby nawet 1,10, żeby każde państwo dało i wtedy można by nie tylko naszym, ale innym też rolnikom, bo te różnice są ogromne. Najwięcej dostają Grecy, o dziwo, no. Tylko że to są dopłaty do niektórych regionów, gdzie tam kozy są, dużo kamieni. My wiemy, w Polsce na Żuławach jest inna ziemia, a inna jest na przykład na 5., 6. klasie, gdzieś na kamieniach na wschodniej flance. W Polsce rolnictwo jest też bardzo zróżnicowane. Pamiętajmy o tym. Więc to nie są proste rzeczy. Reasumując, opowiadając, dzielę się niestety prawdą, ale jest gorzka. Tak to wygląda, więc to, co teraz się szykuje, to są tylko korekty, one niewiele zmienią. Także myślę, tu się czeka wielki bój i to jest krytyka, ale to już bym szedł na pozycje polityczne, a chcę sobie tego oszczędzić, bo tu by można postawić zarzuty, czy nasz rząd wystarczająco się bił o to, bo to, że można nie wygrać, to jest, proszę państwa, dla ludzi, bo to trzeba przeforsować w całej Unii, ale trzeba też się bić o pewne rzeczy. Uważam, że nie można mieć pretensji, że ktoś zrobił dużo, dużo, dużo i nie wygrał. Można powiedzieć, no tak, ale robił, walczył, bił się, nie na pic, tylko na prawdę. A jeżeli prawda się tak tutaj cichutko, a później ktoś tam ubiera rękawiczki, no to można mieć te pretensje. I ta krytyka jest obecnie bardzo mocno obecna. Tu jeszcze jedna uwaga państwu powiem, bo kiedyś krytykowano mojego byłego szefa, ale co cesarskie cesarzowi, co boskie Bogu, trzeba powiedzieć, że to, co kiedyś się wymsknęło Jarosławowi Kaczyńskiemu, że należy w ogóle zlikwidować te dopłaty, to go prawie chcieli, do dzisiaj mu to przypominają, tak? Przypominają mu to. Ale zastanówcie się państwo, co by było, gdyby w tej chwili w Europie wszystkim zabrać wszystkie dopłaty. To kto by na tym najbardziej przegrał? No ci, nie, ale ci, którzy, nie, ci, którzy najwięcej tych dopłat dostają. A kto by najwięcej na tym, nie powiem, skorzystał? Bo biednym zabrać to też bardziej boli. Tylko jeżeli chodzi o konkurencję na rynku, prawda, to oczywiście, że zrównanie dopłat, a zabranie wszystkim też jest zrównaniem. Ja tu mówię o pewne myślenie, tylko jeden warunek. Ile by wtedy kosztowało zboże i czy by nawet zalało z zewnątrz to zboże tańsze. Tu chodzi o konkurencję w skali makro. Ale prawdą jest, że przy nieco wyższych, może jeszcze póki co, chociaż koszty produkcji w Polsce się już bardzo zrównały w rolnictwie. Nawozy, jak się porównuje ceny, energię, paliwo, to już te różnice nie są takie ogromne. Przy niewielkiej różnicy kosztów produkcji Niemcy przez bardzo wysokie dopłaty są bardziej konkurencyjni wobec rolników polskich i to jest ewidentna niesprawiedliwość i złamanie pewnych ustaleń, które mówiły, że stopniowo dojdziemy do równego poziomu. Ale nie mam powodu tutaj picować, mówię jak widzę, to proszę dokładnie śledzić, tak to wygląda. A więc czeka jeszcze wielki bój i perspektywa jednak nie miesięcy, tylko lat, żeby to, czy to się uda, zobaczymy. Europa też trzeszczy, co się dzieje z euro, nic nie jest wieczne, proszę państwa. Kiedyś będą takie czasy, może nas nie będzie, nie wiem, za rok, za sto, ale największe imperia padały, więc życzmy zdrowia sobie, Unii w miarę też. Ale patrzmy na to wszystko w ujęciu historycznym i z pewną refleksją, z którą chcę się z państwem podzielić. Proszę bardzo, pytanie. Bardzo proszę. Chciałam się zapytać, jak wygląda w Europarlamencie podejście do dzielenia funduszy na te, tak zwijmy, fundusze społecznościowe. Jak PO-KL, jak właśnie takie, z którego my właściwie korzystamy, czy one będą na tym poziomie, czy będą ograniczane? Myślę, że jeżeli chodzi o te fundusze, one są, może nie są pielęgnowane, czy w jakiś nadzwyczajny sposób traktowane, ale z różnych oczywistych względów do tego ręki raczej nikt nie chce przykładać. Tnie się i szuka się rezerw w funduszach największych,
Natomiast problem dotyczy moim zdaniem państw, bo ja wyznaję taką zasadę i to widać to po prostu, jak się dobrze przyjrzy, że w sprawach społecznych w ogóle Unia wspiera, ale to wsparcie jest jednak, powiedziałbym, marginalne. Państwa muszą same o siebie zadbać. I to też u nas w Polsce też dobrze widać. Po prostu sprawy dotyczące finansowania społecznych spraw, bardziej może społeczno-zawodowych, krytykuje się natomiast w Unii to, że bardzo wiele, i w Polsce też, że bardzo wiele funduszy społecznych idzie na szkolenie. To jest duży pieniądz, duże pieniądze, które są, że się przeszkala ludzi, ale z tych szkoleń niewiele wynika. Mamy na przykład takie dane, że to się dowiedziałem, największą w Europie armię przeszkolonych ludzi do wózków widłowych. Nawet ktoś ze mną żartował, mówi, szkoda, żeby nie wybuchła w Europie wojna na wózki widłowe. Tylko nie mamy tych wózków, te pewnie tyle, ale operatorów wyszkolonych mamy, tylko co z tego wynika? Co z tego wynika? Więc tu widać. To również dotyczy systemu edukacji, że się kształci ludzi, politologów, filozofów różnych zarządzania. Natomiast na rynku szuka się dzisiaj inżynierów na przykład. Brakuje inżynierów, bo oni wyjeżdżają za granicę. W pewnych zawodach naprawdę można dobrze zarobić, jeżeli się coś, jakąś wiedzę poszukiwaną posiada. I sam to widzę, że dobry zawód to jest dzisiaj skarb. A te szkolenia dla szkolenia, one muszą być podporządkowane. Tutaj jest bardzo wiele do zrobienia, do zmienienia. A Unia też nie narzuca krajom, w jaki sposób. Ona kontroluje, sprawdza. To wszystko jeszcze nie funkcjonuje jak szwajcarski zegarek. W każdym razie z tego, co wiem, bo jak na analizowany budżet, to wiem, że w tych pozycjach dotyczących tych funduszy społecznościowych, to ta gilotyna, żeby zabierać, nie. Raczej w innych funduszach się czuje. Bardzo proszę. Jeżeli ten bieg mentalny ma być zwiększany, teraz co rząd tak jak nasz robi, bo samo to, że zwiększymy bieg emerytalny, to nic nie da, bo nie mamy stanowisk pracy. Co w tej sprawie się robi? To jest temat na dłuższą rozmowę. Ja powiem państwu tylko tyle. Ja tutaj oczywiście prezentuję stanowisko Solidarnej Polski. Powiem tak, przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność Duda naprawdę miał świetne wspomnienie w Sejmie, ale on powiedział ciekawą rzecz w jednej z dyskusji. W Niemczech, bo warto patrzeć też na innych. Niemcy, oni oczywiście na innym poziomie, ale u nich też są problemy. Ogromne problemy społeczne, oni nie wyrabiają na innym poziomie. Mówią, że mają problem, daj Boże nam takie problemy, jak oni mają. Ale w Niemczech podnieśli wiek emerytalny do 67 lat. Ale po pierwsze, to jest bardzo ważne, taka operacja, takie coś, to oni 2 lata. O Niemcach mamy swoje zdanie historyczne, czy mamy trudne relacje z nimi. Ale nawet z narodem, który nas tak wiele podzieliło i z narodem, który mamy problem z przyjaźnią, mamy już dobre stosunki z Niemcami, gdzie łączą się nasze dzieci i spotykają się, mamy partnerstwo, ale ciężko powiedzieć tą przyjaźń. To nie jest to dziwne, ale brzmi, tak? Ale jednak warto obserwować te kraje i warto się o nich też uczyć, zobaczyć, jak potrafią wiele rzeczy. Mamy swoje wielkie zalety jako społeczeństwo, ale mamy też swoje słabości i myślę, że za mało u nas jest myślenia propaństwowego. I różnice i spory to normalne, ale kłótnie i awantury już mniej. I płacą za tym cenę wszyscy, płacimy za tą cenę. Dlatego, że Niemcy wiedzą, że trzeba podnieść emeryturę, oni 2 lata, w całym Bundestagu, różne specjalistów, zabrał głos związki zawodowe, Kościół, inni, oni 2 lata się spierali i w końcu wprowadzili reformy. Też nie wszystkim się podobało, też były protesty, ale wszyscy razem potrafili do tego dojść i taka ustawa, ona coś znaczy, bo nawet przeciwnicy już nie tak plują na to, a u nas są wypowiedzi, czemu się nie należy też dziwić, może za ostre, że jak tylko dojdziemy do władzy, od razu to zmienimy. Tylko to też nie jest dobry sygnał, bo to świadczy, że to dzieło jest kruche i zrobione kolanem, przegłosowane większością głosów. A więc, jeżeli chodzi przede wszystkim, ja mówię nie o ustawie, ja mówię o sposobie i zasadach stanowienia prawa, że trudne, ważne rzeczy, reformy powinny być jednak przez wszystkich wykłócone, wysmażone, jak dobra potrawa i powinny być przyjęte, a nie wprowadzane szybko, byle jak,
bez różnych osłonowych rzeczy. I to jest pytanie, co będzie dalej? Dlaczego mówię o tych Niemcach? Bo w Niemczech w tej chwili socjaliści, SPD, ale oni w tej chwili podnoszą już Bundestagu, chcą tą ustawę, też ciekawe, nie ją odrzucić. Chcą ją zawiesić na 4 lata. To jest właśnie ranga prawa, bo oni mają respekt. Oni szanują to prawo, bo wiedzą, że ono było też przez nich przyjęte. Ale chcą zawiesić dlaczego? Bo są dane z rynku pracy, się okazuje, że 60% Niemców powyżej 60 lat nie ma pracy. Czyli co? Nie może wziąć renty, emerytury i nie ma pracy. To jest to, czego u nas w Polsce się obawiamy. O czym mówimy i nawet pani Bochniarz, przecież ona ani z PiS-u, ani Solidarnej Polski, ani z prawicy, ale powiedziała premierowi, że najpierw praca, pomyślmy o tym, a później to. To jest pewien element słaby, tak się mówi, pięta achillesowa, ale my mówimy jeszcze o innej rzeczy, proszę Państwa, bo ja, może nie tylko dlatego, że mam dzieci, bo mi łatwiej się mówi, mam inny tytuł, ktoś może powiedzieć. Ale co to jest przede wszystkim za wizja przyszłości? Bo oczywiście, że dzisiaj się nie da tego problemu załatwić czymś innym. Już pokazują, że już koniec. Ale to ważny temat, tylko powiem jedną rzecz. Proszę Państwa, uważam, że dramatem największym, to tak zabrzmi może dziwnie, bo... Ale tak, trzeba mieć odwagę to powiedzieć. Niezależnie, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący. Ale tu na tym świecie, nasz los, tu, jest podobny. I jednak nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy biologiczni, ale kiedyś nasi dziadowie, czy nam się podoba, czy nie, jesteśmy lepszymi, czy gorszymi córkami, synami, ale jesteśmy dziedzicami naszych przodków i oni o nas myśleli. Ginęli, żyli dla nas, wiele nam dali, tak? Lepsi czy gorsi? I my nie możemy być gorsi i musimy dzisiaj pomyśleć, co będzie z naszymi dziećmi i co będzie z naszymi wnukami. I trzeba pomyśleć, co będziemy się cieszyć na starość, jak dożyjemy, ale trzeba pomyśleć, co będzie, jak nas nie będzie. A co będzie, jak nas nie będzie z tą ustawą? Ano będzie tak, że będzie 67, później 70. Te statystyki są straszliwe. I o co mamy żal? Czy pretensje, czy polityczny spór? Że Balcerowicz to nie wierzy, to się nie dziwi. Ale Tuskowi się trochę dziwi, czy innym, że oni nie wierzą w to, że Polskę stać dzisiaj nawet na ogromny wysiłek, o tym mówimy w różnych wystąpieniach, ciężko się przebić, wysiłek, żeby spod ziemi, a nawet zabierając pieniądze bogatszy, tak, opodatkować pieniądze dla kogo? Dla młodych kobiet. Dzisiaj w Polsce jest kilkaset tysięcy kobiet w wieku 25-35 lat, kilkaset ten wyż demograficzny, które mogą i chcą mieć dzieci, ale nie mają dzieci, bo się boją mieć dzieci, bo mają jedno dziecko i Państwo sami to powiedzcie, czy nie mamy racji. Po prostu dla tych kobiet 300 zł miesięcznie na dziecko, na drugie to było 600, to jest dużo. To jest dla nich dużo. Ja nie twierdzę, nie jestem nawet pewien, ale tak myślę, bo rozmawiałem, że gdyby w tej chwili wprowadzić przede wszystkim dofinansowanie przedszkoli, żeby było dla wszystkich, bo tu zdaje 250 milionów. Dzieci w tym wieku 3, 4, 5 lat jest milion. To 250 przez 12, 20 złotych miesięcznie. To jest pomoc państwa, skoro samorząd daje 5 miliardów, a rząd daje 250, czyli 1,25. 4% dorzuca. To są kpiny. To jest bezczelne. To jest PiS. No ale 250 to jest prorodzinne. Bo ludzie nie liczą i ludziom można takich ich wciskać. Taka jest propaganda. To jest po prostu jedna rzecz. A mówię o pieniądzach, bo mam piątkę dzieci. Ale mi się powodziło, a teraz jeszcze bardziej mi się powodzi. Ja jestem szczęściarzem, ale zobaczcie, jak mają inni z dziećmi. Ja to wiem, bo w banku pracowałem i liczę. I na paluszku mogę powiedzieć ile, co i jak. Proszę Państwa, to jest naprawdę, a rodziny wielodzietne to jest drama. I jest winą, powiedzmy sobie to ciszy i wolniej. Wszystkich. Całego 20-lecia. O, tak jest! Bo zobaczcie dokładnie, jak to było normalnie. Przykro mi to powiedzieć i to mnie też dzieliło właśnie u nas w PiS-ie, bo brak trzeba mieć odwagi powiedzieć. Mieliśmy kasę, obniżyliśmy bogatym, a dlaczego nie daliśmy na zasiłki? Dla dzieci. Trzeba mieć odwagę, ludzie nas nie wyplują. A w końcu kogo mają mieć? Są te 4-5, to najpierw w ogóle na wybory nie idą. Ale ludzie są w stanie wiele zrozumieć. Tylko trzeba mieć odwagę powiedzieć, zrobiliśmy błąd. Albo zrobiliśmy tu za dużo, tam za mało. I to jest ten dramat. Każdy ma nasze swoje życie, ale proszę Państwa, prawda jest córką czasu.
Jeżeli teraz, w ciągu roku, dwóch, nie będzie silnego wsparcia, bo dla kobiet, jak ja rozmawiam, jest ważne przedszkole i ważne są pieniądze. I mówią, dzisiaj jest 58 zł. 68 zł. I żeby dostać, to nie wolno zarabiać więcej niż 504. Na 7 100 000 dzieci tylko 3 miliony dostaje ten zasiłek. Śmieszny i mały. Jeżeli Polska jest 4 razy biedniejsza od Niemiec, to proszę dać zasiłek 4 razy mniejszy. A jaki jest? O czym mówicie? I teraz zobaczcie, tego nie ma w tematach, tylko się mówi więcej, mniej, pic na wodę, fotomontaż. Wiele osób ze wsi, KRUS. No dobra, jeżeli się dowiedzą kobiety, które są na wsi, że dostaną za urlop wychowawczy, jak ma dziecko, dopisane jakieś pieniądze, że kiedyś będzie miała więcej, to skłoni dziewczynę 28-letnią do dziecka. Nie. O czym? To trzeba po prostu naprawdę. Dlatego mam o to wielki żal i uważam, że spór dotyczy. My też nie mówimy, że tylko to. Trzeba szukać pieniędzy. To jest temat na długą dyskusję. Ja jestem do tej dyskusji przygotowany, ale też, wiecie, jak są rozmowy krótkie, nie wiem jak będzie. Ale jak pan pyta, to tak odpowiadam. Uważam, że alternatywą nie, ale koniecznym elementem ratowania dziś, a zwłaszcza w przyszłości. A poza tym to jest sprawiedliwe. Dziecko to jest też popyt. Dziecko to jest produkty, produkcja, to są miejsca pracy. Dziadek daj, no po prostu dzieci, ubranie, ubranka, książki, zabawki, reklamy, no proszę Państwa. I Polska po prostu to jest kurs na wymarcie. Mamy najgorszy wskaźnik urodzeń w Europie. Najgorszy. Czy to nie woła o to, żeby w tym momencie nadzwyczajne działania podejmować? Ale nie, najlepiej wydłużyć wiek. I to. Przepraszam za emocje, w ostatnim słowie. Najlepiej byłoby opodatkować banki. Jeszcze raz, tak, jeszcze raz dziękuję Państwu, bo czas już przekroczyliśmy, ale to jest pasja, bo to jest temat nasz. Proszę Państwa. Dziękuję jeszcze raz za przyjęcie. Proszę Państwa, proszę posłuchać, żebyśmy się tutaj za bardzo nie rozdzielali. W tym momencie za Panem Stanisławem, za pilotem przejdziemy na salę plenarną, to jest na 4. piętrze. Także teraz idziemy na salę plenarną, za Panem Stanisławem. No dobrze. Usiądźcie jeszcze. Usiądźcie. Na sekundę. Sekundeczkę. Na orionkę. Ja chciałam szczególności powiedzieć tutaj, dlatego że pan poseł bardziej preferuje ziemię swoją, oczywiście, ale że w ogóle docenia nasze środowisko i że zawsze od wielu, wielu lat pamięta o nas i z nami współpracuje, za co w imieniu takich władz okręgowych bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również Państwu. Ja tu jeszcze bym, jeżeli już dziękujecie. Warto jeszcze wskazać tego pana jegomościa, który tam jest. To jest Adam Ilasz, bo ja jestem posłem i jestem w Brukseli, jeżdżę i mam dylemat, to prawda, bo nie ma jasnych, czytelnych reguł, ale okręg wyborczy jest ogromny, to jest jednak kilka milionów ludzi i szkół środowisk jest mnóstwo. I tutaj nie ma żadnych dobrych metod i rozwiązań. Ale kierowałem się tutaj w dobrej wierze i środowisko państwa i innych, i młodych ludzi, maturzystów. I Adam mówi, panie Boże, jak będzie pan szukał gdzieś, wezmę ze Słupska, to mi powiedzą, dlaczego nie z Wejherowa. Jak wezmę z Chojnic, to powiedzą mi z Bytowa, z Gdańska, tak dalej. Ale jestem z Malbortu, tak padło, więc nie widzę w tym żadnego grzechu. Każdy może to krytykować, bo tu zawsze się krytyka znajdzie i zawsze będzie uzasadniona. Ale cieszę się, że się zgodziliście przyjąć. A animatorem, mówię, tych rozwiązań był Adam Ilasz. Mówi, najlepsze rozwiązanie jest takie, poza tym byli z Malborka, trzeba też Sztumu, z Nowego Dworu i po sąsiedzku. Ten teren zawsze był taki oteś na bok. Bo do Gdańska nas nie chcieli, później do Elbląga, ziemia niczyja, więc musimy się pocieszyć i znaleźć. Ale bardzo dziękuję, jeszcze raz dziękuję Państwu. Naprawdę jest mi bardzo przyjemnie. Ptaka, ziemia sztumska. Niech pan też podejdzie. Bo dla pana też jest podziękowanie. Tak, my wszystkich za zorganizowanie całego przyjazdu naszego tutaj i pojechanie z nami. Tu jest pan. Tu pani będzie. Podziękować pana, to ja nie...
myślę, że też będziemy się spotykali jeszcze w kole w Malborku, bo tam też jesteśmy często. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Pogoda przyszła z małą odsieczą, leciutko się oprawiło, nie ma deszczu, nie ma mrozu, troszeczkę jest. Chciałbym, żebyście Państwo to krótko, intensywnie, nie wszystko może się udało. Słyszałem, że czekaliście na pokoje. To już problem, który mnie w głowie się nie mieści, bo... Rozwiązanie było super. Super! Nie, ja już wymyśliłem inaczej na przyszłość. Ja mówię tak, mówcie w hotelu, że przyjazd jest na godzinę drugą, a przyjeżdżacie 2 godziny później, na pewno? Chociaż nie wiem, czy... Więc trzeba jakoś to rozwiązać, bo ten pomysł się powtórzył. Ale jak rozumiem, nie ma z tego tytułu... Nie. Najważniejsze. Będzie co wnukom opowiadać. Właśnie. No tak. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie i za przyjęcie zaproszenia. Jeszcze raz dziękuję. Panie pośle, znaleźliśmy pana w Brukseli, czy w miejscu, gdzie pan w tej chwili rezyduje? Znajdujemy się w Brukseli, dokładnie w Europarlamencie. Spotkaliśmy się tutaj z, nie tylko z posłem Cymańskim, ale również z asystentką panią Magdaleną Dymowską. Pani Magdo, proszę powiedzieć, jak trudna jest praca w Europarlamencie? Ja jestem jedną z kilku asystentów posła oczywiście. Jesteśmy tutaj w zespole w Brukseli, są asystenci lokalni. Praca w parlamencie jest przede wszystkim pasjonująca. Trudna pewnie jak wszystkie, ale jest przede wszystkim pasjonująca. I w komisjach, w przygotowaniu sesji plenarnej, we współpracy z grupami politycznymi jest to bardzo interesująca praca. Proszę powiedzieć, jak wygląda pani dzień pracy, tak mniej więcej? To bardzo zależy właśnie od tego, jaki mamy tydzień akurat, bo są 4 różne tygodnie. Może być to właśnie tydzień sesji plenarnej bądź mini sesji w Brukseli, która się odbywa. Albo tydzień komisyjny, kiedy odbywają się posiedzenia wszystkich komisji tematycznych, parlamentarnych. W takim tygodniu oczywiście uczestniczymy w tych komisjach razem z posłem. Przygotowujemy często poprawki do tekstów, które są akurat rozpatrywane. W komisjach, w tygodniach plenarnych z kolei należy przygotować się pod kątem właśnie głosowań, które są wtedy przeprowadzane, wystąpień posła na sesjach plenarnych. W tygodniach politycznych natomiast właśnie przygotowane są sesje plenarne. Który rok jest pani teraz w tej chwili przy pośle? Ja pracuję dla posła od roku 2010, nie od samej początku kadencji, ale mniej więcej po roku dołączyłam tutaj do zespołu posła. Zostało jeszcze 2,5 roku do kolejnych wyborów, prawda? Czy no, poseł Tadeusz Cymański ma zamiar dalej kandydować? Myślę, że przede wszystkim myśli tutaj o wypełnieniu swojego mandatu aktualnego, co będzie za niecałe 2,5 roku, to pewnie on sam zdecyduje. Mam nadzieję, że będzie ponownie ubiegał się o mandat. Czy bywała pani również w Malborku? Tak, ja jestem w ogóle z Pomorza, także znam Malbork. Tam się na Pomorzu się wychowałam, oczywiście bywałam w Malborku. Od jakiegoś czasu rzadziej, ale jestem z tamtych rejonów. Ja pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich widzów oczywiście telewizji Malbork i całego Pomorza, wszystkich, którzy oglądają telewizję. Bardzo dziękuję pani Magdo. Tak, ja również was pozdrawiam z Brukseli. Do zobaczenia w Malborku. Dla TV Malbork Izabela Skibicka. Zawsze mnie znajdzie. Ja tylko brzmię, nie chwycę ani mrozy mi nie trafne. Gdy ona mnie prowadzi swoim blaskiem. Na Stop!
Proszę opowiedzieć o wrażenia z dzisiejszej, właściwie z tej kilkudniowej wyprawy. Dziękuję za zorganizowanie imprezy, wyjazdu panu dyrektorowi. Wrażenia z wycieczki. No bardzo, bardzo nam się wszystkim podobało przede wszystkim. Program bogaty. Zwiedziliśmy Brukselę, Starówkę, bardzo piękne, polecam na przyszłość. A przede wszystkim poznaliśmy jak... No dziewczyny, no Sejm, nie Sejm, tylko parlament. Na mnie największe wrażenie zrobił parlament belgijski. Tak, mi się bardzo podobało i cieszę się, że pojechałam na tą wycieczkę, dlatego że w innych wyjazdach turystycznych to prawdopodobnie nie było możliwe. Także to była taka okazja, kiedy właściwie w grupie można było sobie tam wejść, popatrzeć. Nie przewidywałam tego w jakichś takich największych marzeniach swoich, że taka okazja mi się przydarzy. A poza tym Bruksela, oczywiście trzeba było poświęcić parę dni, żeby obejrzeć wszystko, ale to, co zobaczyliśmy, to godne uwagi i godne polecenia przede wszystkim dla innych. Co podobało się najbardziej? No budowle, wszystkie te takie stare. No co jeszcze? Parlament, który też tak jak wszystkich zaskoczył. No i co jeszcze tam takiego? No przede wszystkim, pan dyrektor się odwraca. Już. Przede wszystkim, A przede wszystkim dyrektor Adaś. Wszystko się było fajnie, stare miasto było fajne, jak się tam wydłupiają. Za granicę? Tak, pierwsza. Znaczy w ogóle byłam za granicą, ale w takiej turystycznej formie pierwszy raz, nie? Dwa dni to było wystarczający czas, żeby obejrzeć wszystko? No męczące, przede wszystkim podróż męcząca, nie? Bo to i tak się nie da. No wszystkiego się nie da obejrzeć dwa dni, nie ma możliwości takiej. A jak podróż? Oj, okropnie. To też, tylko że zdrowotnie już dochodzę do siebie, ale myślę, że będzie dobrze. Proszę powiedzieć, jakie wrażenia po wycieczce? To znaczy bardzo wspaniałe, bardzo dużo zwiedziłam w tak krótkim czasie i o dziwo zawsze narzekam na nogi, jakoś wytrzymałam. Bardzo mi się podobała pani przewodnik wczoraj, pani Maria. Nasz pilot, pan Stanisław, pomagał mi też dużo w zakupach pan Iła. Adam, tak. Ogólnie wspaniale, jedzenie smaczne, hotel super. No cóż to można powiedzieć, same superlatywy. Proszę powiedzieć, jak wrażenia z tej, krótkiej w sumie, bo trzydniowej wycieczki, albo bardzo intensywnej? No bardzo intensywna, ale wspaniała. Piękny parlament jeden, ten stary, tej Brukseli, nasz europarlament. W ogóle naprawdę jestem zachwycona bardzo. Mówię, to mówię, co zobaczyłam, mówię, to jest coś wspaniałego, pomimo wszystko, że człowiek zmęczony. I... Nawet to tempo nie było takie zbyt męczące, co? Jakoś nadążałam, mąż troszkę w tyle, ale ja jakoś nadążałam, obejrzałam naprawdę wspaniałe rzeczy, piękne. Czy tak właśnie pani sobie wyobrażała Europarlament? No właśnie nie wyobrażałam sobie tego, bo nigdy nie byłam w takim, nigdy ani u nas w kraju w tym, tylko po prostu w tej chwili to byłam zachwycona tym, co po prostu zobaczyłam, nie? W tym starym parlamencie Brukseli, a tu Europarlament po prostu w telewizji się widzi, ale to nie jest to, co po prostu człowiek zobaczy na własne oczy, nie? To jest zupełnie inne wrażenie, naprawdę wspaniałe. Jestem tak wdzięczna za tą wycieczkę, że naprawdę... To długo mówię, ja mam takie wrażenia, dzieci to będą zachwycenie, mam bardzo dużo zdjęć też narobionych i wspomnienia będą naprawdę na lata. Bo byłam już i w Anglii też, nie? Tu przez te przejeżdżałam, tutaj przez te tereny, nie? Bo jechałam autokarem, w jedną stronę samolotem, z powrotem autokarem, ze względu na męża, bo on się boi samolotu, więc mówię, ja spróbuję jak to jedzie, ale przyjechał do Brukseli. Nie boję się, tylko lubię po ziemi chodzić. Już tak mało troszkę dowidzi, nie, ale raczej, nie wiem, nie powiem za niego, bo nie wiem, czy się da namówić jeszcze kiedykolwiek na jakąś wycieczkę, żebym go zabrała za granicę, ale będę się starała. Da się pan namówić? Nie wiem, to zależy, jak będzie mnie przekonywać. Będę się starała przekonywać.
zabrać go tak, żeby naprawdę pojechał jeszcze. A co mnie urzekło tam w tej Brukseli? Urzekła mnie ta różnorodność języków, jak świergot ptaków, tak jak siedziałem na tym rynku tam koło katedry. No i ta architektura stara, której tutaj u nas, powiedzmy w Polsce, no są jeszcze, ale nie w takim zgrupowaniu, w takim skupisku jak tutaj. To jest coś, no. Czy co, za jakiś czas znowu na wycieczkę? Oczywiście, jakby się dało, to nie ma sprawy, zawsze. Ja nie rozumiem tylko, dlaczego nie mamy jeździć. Jak będzie nas stać na to, no to pojedziemy, a jak nie będzie nas stać na to, no to będziemy siedzieć i płakać. To życzę w takim razie... Pięknie pan się zaśpiewał, niech pan powie, czy pan zawsze tak śpiewał? Tak, zawsze tak, znaczy byłem w szkole, dokształcałem głos, prawda? I no i tak właściwie no, jestem pasjonatem, gram w zespołach takich ludowych, w Marysiankach, w Kwidzynie. Kiedyś grałem w Markusach, w pieśni i tańca Szuwary, to się nazywał zespół od 93 roku, jeszcze istnieje. A operetka to była moją w ogóle domeną, taką szczerze mówiąc, bardzo, bardzo. Jeszcze znam jeszcze inne arie operetkowe i mam nadzieję, że się nauczę jeszcze wiele innych arii, bo to jest moja pasja. W tej chwili jestem na warsztatach terapii zajęciowej, to tak chwilowo mam nadzieję, że będę miał pracę, mam nadzieję. I co mogę jeszcze powiedzieć? Bardzo mi się to podobało w Belgii w ogóle. Miałem naprawdę wrażenie takie, jak niego, nawet na przykład z panem posłem i nawet z innymi tutaj, a bardzo mi się podobało w parlamencie belgijskim, prawda? Nawet jedna Belgijka mrugnęła do mnie okiem, można powiedzieć. No, zachęcała mnie, mówi, odwiedzaj pan dalej ten parlament, prawda? Przyjeżdżaj pan kiedyś. Ja wiem, jak będzie mnie stać, to jej po francusku powiedziałem, że bitę w Lublin, gdyby mnie stać, to owszem, może pojadę. Chyba, że jakiś znowuż poseł może zafunduje nam jakąś sprawę, no to wtedy może, daj Boże, żebym jeszcze jechał. I powiem szczerze, jest to nie moja pierwsza podróż zagraniczna. Byłem, należałem do Związku Esperantystów, byłem jeszcze mieszkając w Elblągu, a byłem w Budapeszcie, byłem w Pradze, byłem w Wiedniu, w tej Filharmonii Wiedeńskiej miałem przyjemność być. Później byłem w krajach tego byłego Związku Radzieckiego, na Litwie, na Czechosłowacji, Bramie, na Wilnie. Byłem w Mińsku, na Białorusi, jeszcze jak był z prezydentem Stanisław Szuszkiewicz, to jest w miarę demokratyczny prezydent. Co mogę powiedzieć? Byłem na Ukrainie, w Wilnie, tym, jak to się nazywa, w Lwowie, w Kijowie miałem okazję być. No i nawet miałem okazję być w Moskwie i w Gruzji, w Tbilisi. Piękna rzecz. I dwa razy w Anglii byłem z zespołem. Czy mamy ochotę na film jakiś? Także, wie pani, szczerze mówiąc, naprawdę największą dzisiaj tą atrakcją było, że mogłem dla posła i dla innych zaśpiewać. A między innymi mam nadzieję, że... To było piękne. A niech pan powie, nie była podróż zbyt męcząca? Nie, dla mnie nie. A teraz Ania powie coś. Ania powie. Wspaniale, zachwycona jestem. Żadnych zastrzeżeń w ogóle. Pierwszy raz byłam za granicą. Organizator jest trochę przerażony, czy się podobało na pewno? Bardzo się podobało, bardzo. Wspaniale było, naprawdę. Bym brzydko powiedziała, jeżeli by mi się nie podobało. Wspaniale. Jestem zachwycony się tutaj państwem, że w telewizję kręcicie i tak dalej, malborską. I szczerze mówiąc, jestem bardzo urzeczony osobowością waszą, proszę panią. Naprawdę. To jest ważna rzecz. Także proszę się kontaktować, kiedy będzie taka możliwość dalej ze mną i w ogóle. Także życzę pani, żeby tak dalej były udane te filmiki i z zespołami. No mam nadzieję, że mnie pani chyba kiedyś nakręci z zespołem, jak będę w Kwidzynie. Mam koniecznie. Także pani... Kogo tu jeszcze? Może ktoś chce dobrowolnie? O, tam idę na koniec. Tu ciekawie się zakamuflowali. Ja nie, ja już byłem. Wczoraj, jak one uciekały, ja już byłem. Dobra, chórem, podobało się czy nie? Tacy niezadowoleni jesteście. Bo wracamy, dlatego jesteśmy niezadowoleni. To były 3 krótkie dni, ale bardzo intensywne, prawda? Niezbyt męczące? No trochę męczące, nie ukrywam, zwłaszcza w tym wieku. Nie, ale po prostu warto było.
Pani reprezentuje, może Pani powie? Ja reprezentuję Związek Niewidomych, ale Okręg Pomorski, czyli cały okręg, bo w okręgu jest 18 kół. Sztum jest jednym z nich, a ja kieruję całym okręgiem. A proszę powiedzieć, na czym polega praca takiego koła? Dbacie na pewno o interesy osób niedowidzących, prawda, niewidomych? No przede wszystkim pierwszą taką, jeżeli ktoś jest nowo ociemiały, to rola jest bardzo ważna, dlatego że temu człowiekowi trzeba pokazać, że można z tą niepełnosprawnością żyć. I właśnie pierwszy kontakt tej osoby jest właśnie w kole, dlatego to jest tak bardzo, bardzo ważne. On ma najbliżej to koło. My w okręgu w Gdańsku jesteśmy daleko, a jednak koło jest najbliżej tego człowieka. A jak czy czasy, dajmy na to sprzed 20 lat, sprzed 10 lat zmieniły się, jeśli chodzi o osoby właśnie niedowidzące? To znaczy pod jakim względem? Podejście społeczeństwa chociażby. Tak, zmienia się. Już jest bardziej społeczeństwo. Bo więcej się mówi o tym, więcej się pokazuje. Dużo programów różnego rodzaju jest, internet ułatwia te informacje. My mamy coraz więcej możliwości, ponieważ mamy dużo różnego rodzaju projektów, które właściwie finansują nasze działania. Właśnie między innymi realizujemy, właściwie zakończyliśmy jeden bardzo duży unijny projekt pod nazwą Ciekawi Świata, a od wczoraj właściwie będziemy zaczynali następny projekt, nowe kompetencje, nowe możliwości. Jest to jakby dalszym ciągiem tamtego poprzedniego projektu. A na czym ten projekt polegał? To jest na rehabilitacji takiej społeczno-zawodowej. A co powiecie, nie ma mocnych? Po prostu osoby bez pracy są szkolone w różnego rodzaju dyscyplinach. Najpierw przechodzą taką indywidualną ścieżkę rozwoju. Ta indywidualna ścieżka rozwoju pokazuje, na jaki kurs danego beneficjenta skierować. Czy takiej osobie rzeczywiście jest łatwiej wtedy wejść w to życie jako osoba już taka niedowidząca, kiedy ma Państwo w zasadzie u swojego boku? Jeszcze raz, bo takiej osobie jest łatwiej na pewno wejść w życie. No, chodzi o te osoby, które się nie urodziły niedowidzące, tylko które gdzieś tam z powodu jakiejś choroby. Jest im pewnie łatwiej, jeśli ma u boku takie osoby z tego koła, prawda? Po pierwsze mają wzór do naśladowania. Tylko najważniejszym problemem jest to, żeby taka osoba zaakceptowała tą swoją niepełnosprawność, a później, żeby chciała uczestniczyć w tym takim życiu, jak już najtrudniej jest raz kogoś wyciągnąć na jakiś wyjazd, na jakieś szkolenie. Jak się już raz zdecyduje taki ktoś, to potem nie możemy zahamować tego, żeby nie chciał dalej jeździć i się szkolić, integrować, bo nieraz to tak jest, że jak to w życiu, jeden zaakceptuje to szybciej, drugi wolniej, ale są takie przypadki, że musimy tego uczyć, zwłaszcza osoby, które całkowicie za nie widzą, takiego życia od początku, dosłownie od, nieraz nawet od takich bardzo podstawowych rzeczy, jak mycie, najedzenie się, zrobienie sobie kanapki. Właśnie to jest głównie też naszą rolą, naszym zadaniem. Bardzo Pani dziękuję. Elżbieta Gumienna. Pani Elu, proszę powiedzieć, jak się podobała podróż? Oj, super. To znaczy, ja byłam rok temu z kołem z Malborka, no i bardzo chciałam, żeby nasi ludzie też pojechali, nie? No i niestety udało się nam, z czego bardzo się cieszę, no i są ludzie zadowoleni. Żadnych zastrzeżeń? Żadnych, dosłownie żadnych. Nawet podróż niezbyt męcząca? No, jest męcząca, ale wesoła. Warto było zwiedzać. Proszę. Warto było zwiedzać nawet tą podróż. Co się najbardziej podobało Pani? Ogólnie wszystko. Jedzenie szczególnie było wyśmienite, bardzo syte, ogólnie bardzo fajnie. Hotel wspaniały, także jesteśmy bardzo wdzięczni panu europosłowi, także naprawdę no super. Chociaż teraz jeszcze mam takie marzenie ciche, bo współpracujemy z Koniec Wałdem, z tymi dziećmi niepełnosprawnymi, no to jest młodzież już, to są i dorośli tam, oni takie piękne rzeczy robią i też byśmy chcieli, żeby oni też tam pojechali, nie? Tak tutaj ukręcamy trochę pana dyrektora, ale myślę, że to nie od niego zależy, no ale
ale pozwoli mi wizytówkę pani kierownik dać, także żeby to też wypaliło. Naszym rozmówcą jest pan Mirosław Ołowicki, właściciel firmy EMA, przewozy autokarowe. Ma pan za sobą no, dosyć odpowiedzialne zadanie, bo zawiózł pan nas do Brukseli i przywiózł z niej bezpiecznie. Duża odpowiedzialność, prawda? No oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że uczestniczę w takiej wyprawie po raz pierwszy do Brukseli. No udało się. W te i z powrotem, także... No, jest w porządku. No, pomagali, to jeszcze musimy powiedzieć jeszcze panowie, pan Zbyszek, prawda, i pan Tadeusz. A, moi koledzy Tadeusz Burzacki i Zbyszek Topór, moi kierowcy. Panie Mirku, lepiej takie zorganizowane grupy, drużyny, czy wycieczki, czy na przykład gdzieś jakieś przewozy autokarowe tylko? Znaczy, ja zajmuję się tylko zorganizowaną grupą. I zawsze tak wesoło jak u nas? Oczywiście, że tak. Zwłaszcza z niepełnosprawnymi jeżdżę bardzo dużo, są super ludzie. Pozdrawiam wszystkich niepełnosprawnych. A do tej pory jaka była najdalsza trasa? Gdzie najdalej? No, Brukseli. A oprócz Brukseli? Włochy, Rzym, Wiedeń. Było kilka takich. Zdarzały się jakieś, kiedyś jakieś przygody? Autokar nigdy nie zawiódł. A poza tym super. Zawsze. Zawsze fajnie, zawsze wesoło. Czego się życzy kierowcom? No, szerokiej drogi. To szerokie drogi w takim razie dziękujemy bardzo. Dziękuję. Tak więc jeśli chcecie bezpiecznie dojechać i wrócić, to zapraszamy przewozy autokarowe EMA z Rejewa.